Nieraz nie dwa miałeś taką sytuację, jak na tym załączonym filmie, czyli jesteś na wideokonferencji Teamsowej. Po drugiej stronie kamery masz dwie albo trzy osoby, a system pokazuje ci albo środkową osobę z tych trzech, albo jak są dwie osoby, to są po prostu tak nieładnie przycięte. No i jak sprawić, żeby można było normalnie tego używać? Jest taki prosty trik w Teamsach, którego prawdopodobnie nie znasz, skoro oglądasz to wideo, w którym podpowiadam, jak sobie z tym problemem poradzić. Otóż wchodzisz na daną. Transmisję, czyli tutaj mamy na przykład ojca z dwójką dzieci. Najeżdżamy na ten obrazek, na tę na transmisję. Prawy przycisk myszy, dopasuj do ramki. Widzisz, i w tym momencie system pokazuje nam wszystkie postacie. Jest ojciec, jest dwójka dzieci. Tutaj mamy tą parę. I znowu. Prawy przycisk myszy, dopasuj do ramki. I widzimy obydwie postacie. Problem rozwiązany. Jeszcze jest jedna uwaga, która jest z tym związana. Otóż zdarzyło mi się być na spotkaniach, gdzie ktoś zamiast tej opcji dopasuj do ramki użył w centrum uwagi. Czyli jeżeli tutaj mamy tego ojca z dwójką dzieci, klikniemy w centrum uwagi. I to pozornie nam rozwiązuje problem, dlatego że właśnie widzimy ich całą trójkę. Tak, tylko że oni są przez organizatora umieszczeni w centrum uwagi. Tak długo, jak oni mówią, to jest w porządku, ale gdy ta para, która się z nimi połączyła, chce coś powiedzieć, to i tak wszyscy w centrum uwagi widzą tego ojca z dwójką dzieci. I wtedy trzeba by znowu przyłączyć w centrum uwagi tamtą parę. I znowu jego w centrum uwagi za dużo zamieszania. W związku z tym, w takiej sytuacji, jak potrzebujesz rozszerzyć wyświetlanie, jeżeli system ci przyciął tylko do jednej osoby, albo te osoby, które oglądasz, są przycięte, to lepiej jest użyć dopasuj do ramki. Czyli dopasuj do ramki i widać tak, że jest w porządku. A nadzieję, że ta prosta podpowiedź ułatwi Ci życie, ułatwi Ci komfort Twoich wideokonferencji. Wszystkiego dobrego i pogodnie. Pozdrawiam.